Cześć, siemaneczko. Krzysztof musi dzisiaj posprzątać. Trochę zarosło Krzysztofa. Krzaków narobiło się. Nie było go tutaj dłuższy czas. No i muszę ten busz teraz, pozbyć się tego buszu. Wyczyścić to wszystko tutaj w ogóle. Może muszę z tyłu tam jeszcze całkiem wywieźć. Tutaj wcześniej cielaki chodziły. No i tam jeszcze został obornik tam z tyłu, nie? To będę musiał ten obornik tam z tyłu, to z 2 lat chyba bodajże jest, go wywieźć, potem nie wiem, może piachu nawiozę i wyrównać trochę ten teren, żeby tak nie był taki ze spadkiem, bo cała ta woda tutaj się wlewa i wtedy tam do środka, tutaj za ścianą są cielaki. Rynnę trzeba by było powiesić po pierwsze, żeby tu woda po prostu też nie leciała strumieniem z całego dachu, tam aż z dachu z obory. I następnie tutaj, nie? Leci i całość tutaj spada na dół. Jak opady są spore, no to tutaj pełno wody jest. Trzeba by było tutaj zaprowadzić jakiś porządek po prostu. No, tam trzeba by było dach poprawić na garażu. O, jest tej roboty. Jeszcze muszę swój garaż dokończyć. Nie mam kiedy dosłownie. No, też muszę rynnę powiesić. Nie mam kiedy. Chyba jak Krzysztof się sprowadzi już z powrotem z Niemiec do Polski, przyjedzie na stałe, to już będzie tutaj robił i pokazywał wam zakres prac wykonanych w tym gospodarstwie, które wymaga trochę opieki Krzysztofa. No. Tam jakieś eternit się na końcu chyba połamał. Trzeba było tam zajrzeć, zobaczyć i nowy położyć, albo jakoś łatę zrobić z papy i smoły. No, tam coś się dzieje na końcu. Póki co na razie muszę to wygarnąć dzisiaj, posprzątać, jak mi się uda. Tutaj już zanetko trochę porobiliśmy prac. Zostało tutaj wypielone to wszystko, bo tu też było konkretnie, nie? Od samego rana działamy tutaj w tym miejscu. Już jest południe, a dalej w lesie jesteśmy, nie? Dalej w lesie. No ale mam nadzieję, że jakoś teraz szybciej pójdzie to wszystko.
też razem z deskami. Thank you.
O, przy takim, buszu to i tak nieźle. Jeszcze tylko ten kawałek tutaj ładnie wykoszę. Tamte drzewko muszę zniwelować. Te drzewko też muszę wykosić i te deski wyciąć. No i co? No i tutaj będzie skończone, nie? Trochę tutaj trzeba będzie podziałać w przyszłości, bo się wszystko rozpada już. Drzwi trzeba będzie, nie wiem, może nowe deski zamówić i poprawić. No, tutaj ściana pęka. Trzeba będzie to zrobić. Kurczę, trochę roboty mnie czeka, no ale co zrobić? Później resztę sami dokończymy. No.
trzeba na obiad iść. Żyłka mówi, że więcej nie będzie cięła. Urwała się, no.